Siema, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie i to będzie pierwszy z serii Mierzymy. I na pierwszy rzut wzięłam sobie sklep Sinsay. Za mną tam już widać rzeczy, które mam na ten film przygotowane. Oprócz tego jeszcze oczywiście też są buty. Buty mam w kartonie i w tym kartonie właśnie przyszło mi całe to zamówienie, także o dziwo wszystko się tu zmieściło, aż się sama zdziwiłam, że upchnęli to wszystko i nawet nic nie było jakoś mocno pognieciony ani jakoś tam przyduszone, także bardzo fajnie. Wszystko poprzychodziło bez żadnych jakichś folii, zbędnego plastiku, także bardzo ładnie, bardzo mi się to podobało. I tak, będę Wam oczywiście podawać ceny, jakie ja zapłaciłam za te rzeczy, ale ja też miałam jakiś tam kod zniżkowy, który działał mi na całe zamówienie, więc te ceny będą troszeczkę inne niż gdzieś tam teraz, jakbyście chcieli zobaczyć. Będę się starała Wam wkleić w opis też linki do tych rzeczy, jeżeli oczywiście je gdzieś tam wyszukam na stronie Sinsaya. Niestety jedna rzecz wiem, że już jest totalnie wyprzedana i strasznie żałuję, no ale to Wam później powiem. Także moim w ogóle zamysłem na ten Mierzymy jest stworzenie takich trzech różnych stylizacji, które będę chciała Wam właśnie zaraz na sobie zaprezentować. I jedna stylizacja będzie to taka luźna, spokojna na co dzień, taka trochę bardziej sportowa. Druga będzie już taka troszeczkę bardziej dziewczęca, taka bardziej coś pomiędzy eleganckim a sportowym, właśnie takie troszeczkę wyważone. I trzecia to już będzie taka właśnie elegancka i zobaczymy właśnie, jak też uda mi się to wszystko ładnie zgrać. Będę też Was prosiła o opinię. Czy właśnie dobrze w tym wyglądam, czy tak właśnie taki zestaw jest ok. Także już nie przedłużając, przejdziemy od razu do pierwszej stylizacji. I tak, pierwsza stylizacja będzie składała się z takiej oto sukienki. Ona jest taka długa, długa, długa. Na mnie myślę, że będzie tak sięgała, no, prawie że do kostek, więc całkiem spoko. Jest to, słuchajcie, rozmiar 44, największy wzięłam, bo chciałam mieć ją jednak luźną, a nie opiętą, bo spokojnie w 42 bym weszła, ale ja zawsze gdzieś tam przy takich rzeczach preferuję właśnie, żeby to były troszeczkę luźniejsze ubrania. I teraz jeżeli chodzi o cenę, ja sobie pozwolę tutaj zerknąć na moje zamówienie. Sukienka kosztowała 37,19, więc z tego co pamiętam, chyba jej regularna cena to jest 39,99. Tak to się będzie prezentowało. Oprócz tego na pewno, o właśnie, będę chciała sobie ją przewiązać takim białym, zwykłym, prostym paskiem, bo właśnie tak też było to chyba zaprezentowane na stronie i właśnie stąd też taki mój pomysł był. Pasek wzięłam rozmiar XL, bo nawet tak do końca za bardzo nie wiedziałam, jaki ten pasek mam wziąć. I pasek miałam za 14,87, więc on tam chyba był, nie wiem, za 16 albo za 17 zł. I ogólnie jeżeli chodzi o buty do tej stylizacji, to wzięłabym właśnie te, które są takie najbardziej eleganckie, czyli buty właśnie takie ładne na obcasie z zapięciem. O, czubek taki ostry, więc tak całkiem elegancko to będzie wyglądało. Rozmiar oczywiście 41, taki jaki ja noszę normalnie na co dzień większości takich butów. Jedne buty mam w zamówieniu w rozmiarze 40, bo niestety większych nie było. Miejmy nadzieję, że będą ok. Także co? Aha, jeszcze torebka. Wzięłam jedną torebkę, zamówiłam, bo tak jakoś nie mogłam specjalnie nic za bardzo dobrać do tych stylizacji, co by mi tak pasowało, więc wzięłam jedną taką torebkę. Ja myślę, że ona mimo wszystko jednak będzie uniwersalna do każdej z tych stylizacji i tak też Wam to zaprezentuję, ale mam też gdzieś tam na boku przygotowane inne torebki, żeby właśnie pokazać Wam też w połączeniu z innymi rzeczami. Także już nie przedłużając, od razu ubiorę się i pokażę Wam się w pierwszej stylizacji. No dobra, jestem w pierwszej stylizacji. Muszę zobaczyć, jak tu się pokazać, żebyście widzieli wszystko razem z butami. Ja myślę, że wygląda to naprawdę całkiem ładnie. Sukienka jest troszeczkę za duża, więc chyba jednak wymienię sobie ją na rozmiar większy. Dlatego, że tu jak Wam się bliżej pokażę, no właśnie, tu widzicie, tutaj troszeczkę za mocno ona odstaje. Aczkolwiek jeszcze zobaczę, bo może wystarczy po prostu tutaj to troszeczkę zwężyć, bo mimo wszystko jednak
Tu jest właśnie bardzo luźna. Z paseczkiem w ogóle prezentuje się mega. Także te wzięcie tego paska do tej sukienki to w ogóle był super pomysł, żeby sobie tak to spasować. Tak samo też myślę sobie, że właśnie ta torebeczka, którą Wam tutaj pokazałam, też będzie tak dawała takiego troszeczkę rozluźnienia tej stylizacji, no bo to jest właśnie ta, którą Wam mówiłam, jako ta bardziej elegancka, a właśnie z tą torebeczką będzie tak troszeczkę gdzieś tam wyglądało bardziej tak, nie wiem jak to się mówi, fancy. No, w każdym razie ja właśnie tak sobie to zestawiłam, ale jeżeli na przykład chcemy, żeby to naprawdę było takie total mega elegancko, to na przykład ja bym sobie tutaj wrzuciła wtedy moją torebkę z Pinko, taką właśnie brzoskwiniową. O, tak można sobie to przerzucić. No i zobaczcie, i tak to wtedy wygląda. Także myślę, że całkiem spoko. Buty są w ogóle super wygodne. Powiem Wam szczerze, że to jest moje odkrycie chyba roku, jeśli chodzi o buty na wysokim obcasie, bo obcas nie jest jakiś mocno wysoki, żeby mi przeszkadzał, że czuję się w nim niepewnie i robię tylko takie drobne kroczki, tylko naprawdę jest całkiem spoko. Również zapięcie jest ciekawe, ale to za chwilkę Wam pokażę, jak je zdejmę i pokażę Wam z bliska, jak to wygląda. W każdym razie, no co, myślę, że właśnie sukienkę albo tutaj sobie zwężę leciutko przy tym biuście, albo wymienię na rozmiar mniejszy, jeszcze zobaczę. Pasek na pewno sobie zostawię, bo rozmiar jest, widzę, że w miarę ok. W razie czego jest nawet jeszcze luz, jakbym chciała do spodni sobie go założyć i mieć tutaj w biodrach go. Także no, naprawdę myślę, że fajna opcja. I już Wam pokazuję zapięcie od tych butów. Słuchajcie, to jest takie bardzo nietypowe. Ja już w jednych butach, które ostatnio kupiłam, miałam coś takiego. Zapinamy sobie tutaj tą klamerkę. O, tylko niech mi się ładnie wyostrzy, bo w ogóle dajcie też znać, jak z jakością obrazu i dźwięku, bo testuję właśnie nowy sprzęt do nagrywania, mianowicie swój nowy telefon. Jestem ciekawa właśnie, jak odbierzecie tą zmianę. No, w każdym razie tutaj mamy właśnie taką oto tą klamerkę. I jeżeli chcemy się zapiąć, to tutaj mamy taki haczyk i na ten haczyk zapinamy, o, za tą klamrą, przesuwamy i to tak się prezentuje, więc wygląda to jak zwykłe zapięcie, a powiem Wam, że jest to całkiem wygodne, bo nie musimy za każdym razem tutaj tego zapinać, to mamy tak naprawdę cały czas zapięte, dopasowujemy sobie to tylko do nogi i tyle. Także butki na pewno ze mną zostają. I jeżeli chodzi o stylizację numer 2, to będzie to na pewno ta spódniczka, bardzo ładna, w takim, nie wiem jak tu będzie wyglądało na nagraniu, ale tutaj u mnie to jest taki właśnie ładny baby różowy, taki troszeczkę pastelowy, bardzo ładny. Szukałam właśnie jakiejś takiej spódniczki w takim stylu mega długo i nie mogłam nigdzie znaleźć, bo albo jak coś kupowałam, no to okazywało się, że są jakieś małe, albo coś w ogóle mi nie pasowało w nich. A ta się wydaje idealna i to jest rozmiar, słuchajcie, XL, nie brałam XXL-ki, bo to jest i tak na gumce, więc to się ładnie rozciągnie i dopasuje. I słuchajcie, jeżeli chodzi o spódniczkę, cena była 37,19, także cena w ogóle mega i chyba były też inne kolory. I do tego chciałabym, tak troszeczkę się też zainspirowałam poniekąd stylówką, która była tam na stronie, tylko ta była w wersji beżowej albo białej, a że białej nie było takiej koszulki, to wzięłam czarną i myślę, że to też będzie spoko. A to jest właśnie taki zwykły, prosty, czarny top, który mi głównie zazwyczaj służy jako podkoszulka zimą. Także generalnie myślę, że to w ogóle jest fajne, bo jeszcze ma regulowane ramionczka, a to w ogóle się rzadko zdarza. Cena była 9,99, to pamiętam, rozmiar XL-ka, no bo białe były same małe, chyba tylko do S-ki albo do M-ki, a to muszę mieć troszeczkę takie dłuższe, więc no tu mi zależało, żeby jednak to był większy rozmiar, także chcę sobie te dwie rzeczy razem zestawić. A jeżeli chodzi o buty, no właśnie tu jest moja największa obawa, musiałam wziąć rozmiar 40, takie balerinki, bardzo ładne, słuchajcie, są mięciusieńkie. Także wydają się naprawdę całkiem wygodne. Zobaczymy, jak to będzie faktycznie na nogach. Niestety tutaj mi się to nie podoba.
że zobaczcie, tutaj jakby coś od kleju takie było. Teraz dopiero to zauważyłam. No nie wiem, zobaczymy, zaraz przymierzę i obadamy sobie, jak to wszystko razem będzie wyglądało. Tutaj też oczywiście wrzucę sobie tą torebkę z tego zamówienia i do tego jeszcze dorzucę jakąś inną, żeby zobaczyć właśnie troszeczkę inny wymiar może tej stylizacji. Także ubieram się i jedziemy dalej. Aha, jeszcze teraz, żebym nie zapomniała, rozmiar 40, cena 46-49, więc chyba docelowa była 50, z tego co pamiętam. Tu są oczywiście już zapinane klasycznie na taką klamerkę. No niestety, tak jak już mi się wydawało wcześniej, buty niestety są za ciasne, są takie mocno na styk, a ja nie lubię mieć butów na styk, bo mi przy takich temperaturach, jakie są teraz, to jednak dosyć mocno te nogi puchną i nie lubię po prostu tego uczucia, że tak rozpychają mi troszeczkę te buty, więc dlatego też buty na pewno idą do zwrotu, najlepiej wymiany na rozmiar większy, ale zobaczymy, czy się w ogóle uda jakiś taki ogarnąć, więc już ich nie zapinałam do końca, zaraz może jakieś inne w sumie wrzucę do tej stylówki, które będą pasowały. W każdym razie, słuchajcie, spódnicą jestem zaskoczona, bo wydawało mi się, że ona będzie troszeczkę krótsza, a ona jest, słuchajcie, no taka prawie, że do ziemi. Ja i tak ją tutaj dosyć wysoko sobie założyłam, bo tak no już dosyć wysoko w talii. A jakbym chciała mieć ją właśnie tak, jak ja zazwyczaj lubię takie spódniczki nosić, czyli bardziej na biodrach, no to to już w ogóle byłaby taka mega długa. No ale dobra, zostawmy ją może w tej talii. Myślę, że z tym topem nawet spoko się prezentuje. Powiedzcie, jak to widzicie. Ta podszewka w ogóle tutaj jest taka, no tak dotąd, nie? Więc troszeczkę to widzę, że widać. Ale myślę, że to jest spoko całkiem, spódniczka raczej ze mną zostanie. Zwłaszcza, że no w końcu nie jest ani za mała, ani za ciasna. Tu jeszcze w tej gumce też mam luz, przeciskam ją przez biodra bez problemu, także spoko. No i tak jak też mówiłam właśnie z tą torebeczką, ta stylówka też się prezentuje bardzo fajnie. Top oczywiście też zostaje, no bo mówię, teraz może służyć jako zwykły taki topik, a na zimę będzie służył mi jako podkoszulka. Nie? Także teraz jeszcze dajcie mi sekundę, ja sobie wrzucę inne buty, takie, które będą wygodniejsze. I jeszcze wymienię właśnie może na jakąś inną torebeczkę i zaraz jeszcze Wam się pokażę. No i teraz troszeczkę ta stylówka nabrała troszeczkę takiej bardziej dziewczęcej wersji, bo dorzuciłam swoje właśnie takie fajne różowe sandały z CCC, które kupiłam w zeszłym roku. Chyba Wam pokazywałam je kiedyś w jakimś holu, z tego co pamiętam. I zamiast tamtej torebki wzięłam sobie właśnie taką, z Guessa na ramię, właśnie w takim też kolorze różu, żeby właśnie wszystko całość ładnie pasowało. Powiedzcie, co o tym myślicie. Także myślę, że tak jak mówiłam, buty na pewno są do zwrotu, t-shirt na pewno zostaje, znaczy t-shirt top i spódniczka myślę, że chyba też, bo wygląda całkiem spoko. Mam nadzieję, że nie prześwituje i nie widać nic pod spodem, bo tego nawet nie widzę na filmie. Wy na pewno lepiej to widzicie. No, w każdym razie wersja letnia prezentuje się, letnia dziewczęca prezentuje się tak. I ostatnia stylówka, którą chcę Wam zaprezentować, to jest w ogóle coś, taki trochę eksperyment w mojej szafie, bo do tej pory wszystkie jeansy, jakie ja nosiłam, to były głównie właśnie zawsze mocno dopasowane model skinny, najlepiej super skinny, a tym razem postawiłam na coś troszeczkę innego, bo powiem Wam szczerze, że jak tak często chodzę przez miasto, to mnóstwo ludzi widzę właśnie tak poubieranych i widzę, że to nawet całkiem się klei. I zobaczymy, przetestujemy sobie. Wybrałam sobie właśnie jeansy takie, one są proste, ale to są takie szerokie. Zobaczcie, jak wygląda nogawka na dole. I są oczywiście z wysokim stanem, bo innej opcji to ja w ogóle nie przewidywałam, tak żeby trochę tego brzucha spłaszczyła. Rozmiar oczywiście 44, jak wszystkie spodnie moje z Sinseya, bo jakbym wzięła mniejsze, to bym po prostu tu się nie przecisnęła. Potem tu mam z kolei trochę luzu, no ale już tam tak to właśnie wygląda, jak się jest niewymiarowym. I te spodnie chyba były najdroższe z całego zamówienia. Spodnie były, nie były najdroższe, 65 zł 9 groszy. I teraz tak, do tego dopasowałam sobie, taki prosty, zwykły t-shircik z kotem,
Z psem nie znalazłam. Miał być z psem, ale wyszło z kotem, także fajnie, bo to taki właśnie spoko basic będzie do tego. Tu na pewno właśnie moim zdaniem ta torebeczka będzie się najlepiej prezentować do tej stylizacji, także do tej stylówki już nie szukałam żadnej innej torebki, żeby jeszcze właśnie ją zestawić. A jeśli chodzi o buty, szukałam takiego czegoś mega długo i nigdzie nie mogłam znaleźć czegoś, co by mi się spodobało. Jeszcze byłoby w moim dużym rozmiarze 41. I wzięłam sobie właśnie buty z licencją myszki Miki, słuchajcie. Tutaj ta główka tej myszki jest wytłoczona, tak teraz będzie pewnie widać. Nie, tutaj na bokach, tutaj też troszeczkę na górze. I to są takie właśnie fajne, spore, białe buty. Całkiem lekkie są, wam powiem szczerze, jak na ten wymiar tych butów. Myślę, że będą właśnie spoko się prezentować w tej stylówce. Także zaraz zobaczymy, jak będę wyglądać, bo aż sama jestem ciekawa, jak to wszystko łącznie razem się zaprezentuje i chyba się już po prostu wtedy ugotuję, bo tu jest tak gorąco, że po prostu masakra. Nienawidzę nagrywać takich filmów, jak jest ciepło, ale też nie miałam innego terminu na to. No, muszę wam przyznać, że jest to coś zupełnie innego, zupełnie inny styl niż mój taki na co dzień, ale chyba się dobrze w tym czuję. Zobaczcie, jak to wygląda całościowo. Te buty właśnie, fajnie, że one są takie wysokie, bo jak zwykle na mnie wszystkie spodnie takie normalne są za długie, a dzięki temu właśnie, że te buty są troszeczkę wyższe, to nie zamiatam tymi nogawkami o podłogę. Także spoko, w ogóle całkiem fajnie się też prezentują razem z tymi spodniami. Tutaj właśnie też ten t-shirt sobie tak tutaj włożyłam troszeczkę tu. Tu troszeczkę tak właśnie luźno sobie wychodzi. Można też oczywiście, wiadomo, zrobić to sobie tak. Można go schować do środka. Tak naprawdę tutaj jest pełna dowolność tego, co tutaj sobie możemy z tym zrobić. Jeżeli chodzi o spodnie, dobrałam rozmiar idealnie, jak zwykle. Już jednak ze spodniami z Sinsaya mam dosyć dużo do czynienia i widzę, że właśnie no tutaj, no widzicie, tutaj jeszcze mam, o, no, no nie wiem, czy to widać, widać na pewno, no jeszcze mam tutaj tyle luzu, jak już mówię, wciągam brzuch to już totalnie, więc tutaj na pewno pasek się przyda, no ale tu bym miała z kolei, bo one tutaj mi są dosyć tak mocno opięte i troszeczkę przywołują mi na wspomnienia moje spodnie z dzieciństwa, czyli takie, jak jesteście z lat 90., no to też na pewno kojarzycie spodnie dzwony, które kiedyś były modne, no to te właśnie troszeczkę są na wzór tych zrobione, ale troszeczkę inaczej, bo dzwony rozciągały się tak, myślę, chyba za kolanami jeszcze, a tutaj one się rozszerzają jeszcze przed kolanami, więc troszeczkę inny fason, ale myślę, że fajne, chyba sobie zostawię te spodnie, powiem wam szczerze, bo są naprawdę ciekawe. Właśnie też myślę z taką białą górą do tych białych butów. No spoko, tak młodzieżowo, nie? No i ta torebeczka też spoko. Myślę, że chyba całkiem spoko, także raczej sobie spodnie i torebeczkę zostawię. T-shirt też, bo właśnie jest całkiem luźny. Tak sam raz na lato, właśnie na lato się powinno jednak trochę tych białych ubrań bardziej kupować niż tych czarnych, no bo wiadomo, że w białym jest przyjemniej niż w tym czarnym. Także myślę, że właśnie całkiem spoko. Fajne w tych spodniach jest też to, że one, o, tu mają kieszenie i to takie całkiem spore, więc chyba nawet mi się telefon do niego zmieści. Zobaczymy, przetestuję później. Na razie telefon póki co jest na statywie, więc nie mam jak przetestować. No, także powiem wam szczerze, że całkiem udane zakupy. Myślałam, że połowa z tego przynajmniej pójdzie do zwrotu, a tak naprawdę okazuje się, że w sumie oprócz tych butów jednych, to no ewentualnie zobaczę jeszcze, co zrobię z tą sukienką, czy ją wymienię, czy zmniejszę sobie. Zobaczymy, pomyślimy, bo na pewno w tej formie jest troszeczkę za duża. No, także to by było, myślę, na tyle. Także dajcie koniecznie znać, co wam się w tym holu, w tym Mierzymy podobało najbardziej. I co ewentualnie też chcecie sobie właśnie kupić po mojej polecajce. Bo na przykład, no, ja osobiście rzadko zamawiam przez internet i początkowo miałam taki pomysł, żeby właśnie pójść do sklepu, poprzymierzać tam i kupić i dopiero zrobić właśnie taki jakiś haul z przebitkami, ale z drugiej strony sobie pomyślałam, że w sumie przez internet jest troszeczkę większy wybór nieraz i rozmiarowo i ogólnie rzeczy niż to, co jest asortyment w sklepie. Dlatego też wpadłam na taki pomysł, żeby zrobić właśnie takie mierzymy.
I tak naprawdę miałam te rzeczy. No dobra, z butami się przyznam, buty wczoraj sobie troszeczkę przymierzyłam, jak ta paczka mi przyszła, żeby gdzieś tam się mniej więcej rozeznać, ale ubrań nie przymierzałam. Ubrania miałam tak naprawdę pierwszy raz razem z wami tutaj mierzyłam i właśnie to też moje takie pierwsze reakcje. Myślę, że całkiem fajnie to wszystko wyszło. Jeżeli chcecie kolejne mierzymy, no to oczywiście piszcie śmiało. Jakie też przede wszystkim sklepy byście chcieli zobaczyć w takim mierzymy, bo ja bardzo chętnie takie dla was nagram. Myślałam właśnie na przykład, żeby to był Primark albo Reserved, bo to taki asortyment, który najbardziej jeszcze mi gdzieś tam przypada do gustu. Ewentualnie jeszcze Mohito może być, bo z Mohito też trochę rzeczy kupuję. Jeżeli film wam się podobał, to oczywiście poproszę o kciuki w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co dodaję. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!